Dziś chyba nikogo, kto zna Łynę, nie dziwi jej uroda, spływy Łyną cieszą się ogromnym powodzeniem. I myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie pojąć, że przez kilkadziesiąt lat książka o Łynie nie mogła się ukazać z powodów cenzuralnych. To wydaje się zupełnie kuriozalne, a tak było. Największym twórczym niespełnieniem ojca była piękna nieznajoma. Tak zatytułował swą książkę o spływach Łyną w latach 1949-1951. Książka była gotowa w 1952 roku jako przewodnik turystyczny i nosiła tytuł Na rzece Łynie. Potem, jak była szykowana do ewentualnego drugiego wydania, zmieniła tytuł na Piękną Nieznajomą. Oczywiście ani pierwsza, ani druga wersja z powodów, jak powiedziałem, cenzuralnych nie mogła się ukazać. A co sprawiło, że cenzura miała tu zastrzeżenia? Nic prostszego. Łańsk stał się ośrodkiem rządowym, a szlak Łyny, wiodący oczywiście przez jezioro Łańskie, był zamknięty i niedostępny. To było jedno z tych jezior za żółtymi firankami. Udało się w 2003 roku, w 85. rocznicę urodzin ojca, wydać Piękną Nieznajomą. I sądzę, że to jest chyba najpopularniejsza i najbardziej znana jego książka. Doczekała się drugiego wydania. I dziś pewnie każdego, kto po nią sięga i pływa Łyną, zadziwia aktualnością opisów i spostrzeżeń. Jest 35 rok. Wańkowicz wsiada do kajaka wraz ze swoją nastoletnią córką i tworzy reportaż, który był kompletnie przełomowy dla piśmiennictwa polskiego, w ogóle reportażowego, dla non-fiction, a na pewno przełomowy dla myślenia o diagnozowaniu rzeczywistości polsko-wschodniej. Pamiętajmy, Wańkowicz pojechał za granicę oglądać świat egzotyczny, inny ten, który przeciętnemu Polakowi w międzywojniu kompletnie nie był znany. Mija 10 lat i to samo próbują powtórzyć reporterzy po 45 roku, między innymi Władysław Ogrodziński, który w 46 roku bierze plecak, nakłada trapery i jedzie na Warmię i Mazury. Przez tę jedną dekadę zmieniło się wszystko. Zmienił się krajobraz kulturowy, krajobraz etniczny, zmieniła się cała geopolityka. Prus wschodnich już nie ma. Północna część Prus wschodnich została odcięta, przyłączona do zupełnie innego kraju. Świadkowaliśmy ogromnej migracji ludnościowej. Jedni przyjeżdżali, drudzy wyjeżdżali. No, tych odyseuszy tutaj, na ziemiach zachodnich i północnych, jest mnóstwo. Mówię o tym dlatego, żeby porównać te dwie rzeczywistości, takie piśmiennicze i społeczno-kulturowe. Sukces Wańkowicza i to, z czym zmagali się, diagnozując tę rzeczywistość, Ogrodziński i inni reporterzy. Jest tutaj ostatnie wydanie Na tropach smętka Melchiora Wańkowicza, w sposób wyraźny wzorowany na pierwszej edycji z 1936 roku. Tamto wydanie odegrało dość istotną rolę w życiu ojca, z tego co opowiadał, kiedy Niemcy przyszli na podwale w Krakowie, gdzie wtedy mieszkał, przyszli po brata, ale brata nie zastali i zatrzymali ojca między innymi za książkę Na tropach smętka, której egzemplarz znaleźli na szafce nocnej przy łóżku. Zresztą, kiedy pisał Ziemię odnalezionych przeznaczeń, niektórzy uważali, że jest to próba skonfrontowania reportażu Melchiora Wańkowicza z tymi powojennymi doświadczeniami ojca. Tak chyba zresztą było w istocie. Powstały dwie książki Na gruzach smętka, która wręcz rozprawiała się z książką Wańkowicza, no i ojca Ziemia odnalezionych przeznaczeń, który raczej nawiązywała i pokazywała zmiany, jakie dokonały się w ciągu tych 7, 8
lat, które dzieliły. Ziemia odnalezionych przeznaczeń to jest rzecz zupełnie wyjątkowa. Ogrodziński umiał postrzec ten region w kontekście historii. On wiedział, co znaczy Warmia, on wiedział, co znaczy biskupia Warmia, on wiedział, skąd się wzięła architektura Fromborka. A więc umiał rozpoznawać te znaki zapisane w pejzażu kulturowym i chyba był pierwszym, który z taką kompetencją rzeczywiście opowiedział o architekturze, o mieszkańcach zamków i dworów, opowiedział o infrastrukturze wsi. Myślę o pięknej nieznajomej, o opowieści z podróży kajakiem wzdłuż Łyny. Dzisiaj nie jest to dla nas może coś bardzo nowego, bo w każdy weekend można, letni weekend, można do kajaka wsiąść i zrobić sobie taki spływ kajakowy, ale wtedy Ogrodziński rzeczywiście był wyjątkowy. Władysław tu przybył jako Ślązak, jako Krakowianin, który po krótkim czasie poczuł się Warmiakiem, poczuł się człowiekiem stąd i robił przez całe swoje dorosłe życie wiele, abyśmy my, którzy tutaj się rodzili, którzy tutaj przybyli, poczuli się jak u siebie w domu. To znaczy starał się w swojej działalności, myślę głównie muzealnej, pokazywać, że jesteśmy z jednej strony cząstką jednej większej rodziny kultury polskiej, ale z drugiej strony mamy coś niezwykłego, mamy tutaj, na Warmii, na Mazurach, lokalne tradycje, które są częścią tej naszej ogólnonarodowej kultury, ogólnonarodowej spuścizny. Ojciec był człowiekiem niesłychanie skrupulatnym. Zbierał wszystko i przechowywał. Jeśli miało to dla niego jakąkolwiek wartość emocjonalną. Kiedy po śmierci ojca porządkowaliśmy jego gabinet, zajrzeliśmy do łóżka, na którym sypiał i ku zdumieniu znaleźliśmy album zawierający zdjęcia Warmii z lat 40. jego pierwszych wojaży tutaj po Warmii i Mazurach. Zdjęcia zupełnie wyjątkowe. Przekazałem ten album jakby inaczej, do Muzeum Warmii Mazur. Zresztą ojciec podkreślał, że chciałby, aby te związane z jego pracą reporterską, dziennikarską, były właśnie do muzeum przekazane. Tutaj są rękopisy jego pięknej nieznajomej. No i tutaj są różne przedmioty, które towarzyszyły mu właściwie do śmierci. Tu jest na przykład aparat fotograficzny Praktika. To oczywiście jest aparat już nowszy niż ten, którym robił zdjęcia do tego albumu. Tamten aparat to Leica, niestety ona się nie zachowała. To Praktika nowsza, służyła ojcu bardzo, bardzo długo i chyba nie miał potem żadnego innego aparatu fotograficznego. Tu przedmiot arcyciekawy, gogle motocyklowe. Ojciec był motocyklistą, ale tylko w Krakowie. Do czasu, kiedy omal nie zginął potrącony przez jakiegoś pijanego kierowcę i mama zabroniła mu jeździć jego ukochaną SHL-ką. No ale gogle widać miały dla niego wartość sentymentalną, bo przywiózł je do Olsztyny. No i tutaj jest przedmiot pokazujący upływ czasu. To jest rakieta tenisowa, którą ojciec grywał przed wojną w Krakowie. Ja jeszcze grywałem nią w Olsztynie. Ojciec już tutaj po przyjeździe do Olsztyna po tę rakietę nie sięgał, ale w Pawlaczu leżała w takiej specjalnej ramie i trafiła do
muzeum. Ogrodziński, który terminował w katowickiej Odrze, ponoć, to legenda głosi, rozmawiał z redaktorem naczelnym Odry, Wilhelmem Szewczykiem, i planowali, jakąż to marszrutę ten młody chłopak mógłby podjąć w 1946 roku. Ogrodziński ponoć chciał bardzo penetrować Śląsk, a Szewczyk mówi: nie, jedź na Mazury, tam jest prawdziwa dzicz. Któregoś razu spacerowaliśmy z ojcem tutaj w okolicach zamku, oglądaliśmy łynę, która płynie nieopodal pod mostem i płynie w stronę dawnego młynu. No i ojciec przyprowadził mnie tu w okolice magazynu solnego, tu była taka platforma, przysiedliśmy na niej. No i ojciec opowiedział mi o swoim pierwszym kontakcie, o swoim pierwszym zetknięciu z Olsztynem. Przyjechał jakimś porannym pociągiem na Dworzec Zachodni, wysiadł, była godzina piąta, no i w słońcu, w schodzącym słońcu, bo to był sierpniowy poranek, przyszedł tutaj, no i siadł sobie na tej platformie przy magazynie solnym i czekając na umówione z Hieronimem Skórskim spotkanie w zamku, jadł śniadanie. Jakieś jajko na twarde, jakaś kanapka, z masłem i ogórkiem. No i spojrzał na hurdycję, na te drewniane krużganki i doznał olśnienia. Ta chwila pozostała z nim do końca życia, wracał wielokrotnie, nawet jedną ze swych książek zatytułował Ta chwila olśnienia. No i pierwszy rozdział oczywiście był poświęcony temu spotkaniu, temu wrażeniu, no i oczywiście temu widokowi. Miał mnóstwo zdjęć, które pokazywały owe krużganki w mniej lub bardziej artystyczny sposób. Władysław Ogrodziński już od pierwszych swoich przyjazdów tutaj na Warmii, na Mazury 1946 roku był świadom tego, jak ten region jest ważny dla nas, dla kultury polskiej, jak tutaj ważne są te tradycje, szczególnie warmińskie, ale też i mazurskie. Musiał go to tak wciągnąć, że za kilka lat z rodziną wsiadł w pociąg i przyjechał tutaj na zawsze i bardzo szybko włączył się w nurt działań takich organizacyjnych, naukowych, społecznych, bo czuł, że tutaj powstają rzeczy niezwykłe. Tutaj, tak jak Stefan Brzozowski czasami śpiewa w swojej piosence Olsztyn, moja mała Ameryka, w ten czas ci, którzy tu przybyli, którzy przybyli z zewnątrz i ci, którzy tu byli od zawsze, jak Skórski, czy Walter, czy Benik,
Oni wszyscy mieli świadomość tego, że tu dzieją się ważne rzeczy, że tu można budować nową, wspaniałą rzeczywistość i zrobić wiele na polu kultury. Że Władysław został dyrektorem czy kierownikiem Wydziału Kultury w Urzędzie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i w Pojezierzu jego działalność i potem w OBN-ie i w muzeum. On z tą świadomością, że tutaj można zrobić i trzeba zrobić wiele, przyjechał już z Krakowa. Gabinet dyrektora Muzeum Warmii i Mazur zawsze przypomina mi pierwszą wigilię, jaką spędziliśmy z rodzicami w Olsztynie po przeprowadzce z Krakowa. W tym gabinecie był pokój Hieronima Skrupskiego, on był znacznie większy. No i tu odbyła się ta właśnie wigilia. Pamiętam ją między innymi dlatego, że w prezencie dostałem kopię munduru piechura z czasów księstwa warszawskiego. Ze Skrupskimi łączyła nas wtedy przyjaźń, zażyłość. Chyba ich najbardziej pamiętam z tego pierwszego okresu swojego pobytu w Olsztynie. Ja byłam zupełnie niezapisana karta. I cokolwiek dowiadywałam się o tych terenach i o stosunkach, o układach, to był mój teść. Teść przyjechał w marcu 1945, a poza tym teść był miejscowy. Bo zdział to wszyscy. No są to ludzie, o których się może już nie pamięta. Bardzo sobie Hieronim cenił Władka Ogrodzińskiego i to jest taka, powiedziałam, na pograniczu moich obserwacji i trochę plotki. Ponieważ Hieronim rozpoczął swoją przygodę z Polską w Krakowie, w Szkole Rzemiosł Krakowskich. I Kraków na nim wtedy, na chłopcu spod Działdowa, wywarł bardzo silne wrażenie. Wobec tego osoba z Krakowa i osoba jeszcze z Jagiellonki Krakowskiej. To był ktoś i w sensie towarzyskim, i w sensie ukształtowania intelektualnego. Hieronim sobie bardzo cenił to krakowskie pochodzenie Władka. Jeszcze do tego cenił to, że on się zdecydował przyjechać tutaj na stałe. Życie na pewno nie potoczyło się tak, jakby sobie tego wymarzył. Jak patrzę na losy naszej rodziny, na wybory ojca, które w dużej mierze o tych losach zadecydowały, to mam wrażenie, że najwyższą cenę za te wybory, za te odnalezione przeznaczenia zapłaciła moja mama. Ona przyjechała tu za ojcem do miasta, z którym nic jej nie łączyło, w którym nie miała bliskich. Tam zostawiała ze sobą karierę naukową i zawodową. Była ordynatorem w największym i uchodzącym za najważniejszy w Polsce szpitalu psychiatrycznym. Miała tytuł doktorski, a tutaj do końca życia pracowała po przychodniach i po poradniach, dorabiając jako biegła sądowa. I myślę, że byłbym nieuczciwy, gdybym o tym nie powiedział. Mama nie do końca tu się potrafiła odnaleźć. Kiedy potem wspominał ten pierwszy okres, to darzył go szczególnym sentymentem. Powiedział, że to były takie, może używamy tego zbyt powszechnie, pionierskie czasy po prostu. Tutaj wszystko było pierwsze. I on miał tego świadomość, że tu powstają pierwsze instytuty naukowe, pierwsze czasopisma, pierwsze tygodniki kulturalne, pierwsze czasopismo naukowe, pierwsze muzea. On w tym wszystkim uczestniczył. Zdawał sobie sprawę, jak to jest ważne. Wydaje mi się, że całe życie był muzealnikiem, chociaż to u schyłku swojej pracy zawodowej dopiero zaczął kierować naszym Muzeum Warmii i Mazur, czy jeszcze w ten czas Muzeum Mazurskim. Ale poprzez swoją działalność publicystyczną, naukową,
pisarską. W zasadzie cały czas przybliżał przeszłość i kulturę Warmii i Mazur. Słowem pracował tekstem, ale też i bez przerwy w ciągu całego swojego życia zbierał pamiątki dotyczące naszego regionu, aby samemu się poczuć stąd i aby nas, którzy mieli możliwość z jego wiedzy i mądrości korzystać, do tej tradycji lokalnej przywiązać. Trenkus. Dziś jedna z podolsztyńskich sypialni, kiedyś mała, zapyziała wioska, w której ojciec znalazł swój azyl wakacyjny. Spędził tu ponad 30 lat w chałupie, która stała w tym miejscu. No ta jest jakąś repliką, przypomina tamtą. Tamta staruszeczka miała swoje lata, była pokryta strzechą, ale ojciec nie pozwalał niczego tu zmienić. To musiało być takie, jak wówczas, kiedy służyło poprzednim właścicielom Lęgowski. Tropił ich losy, odnalazł nawet ślady w archiwach. W ogóle on miał jakąś słabość, upodobanie do tej warmińskiej zabudowy. Ta zabudowa fantastycznie wpisywała się w krajobraz. Ojciec miał wyjątkowy stosunek do przeszłości. Uważał się za przypadkowego przechodnia. Uważał, że należy zrobić wszystko, żeby zachować to w kształcie na tyle, na ile się da do uratowania, jak wówczas, kiedy tutaj no, mieszkali poprzedni właściciele. Działam na różnych polach, to wiemy o tym doskonale. I różne sfery kultury przeszłości go zajmowały, od spraw Grunwaldu, Kopernika, biskupa Krasickiego, zabytków naszego regionu. Ojciec był zakochany w Warmii, a jego miłością szczególną był Lidzbark Warmiński. Poświęcił mu jedną ze swych ostatnich książek z 2008 roku, Pochwała Lidzbarka. Książka ta ukazała się w 700. rocznicę powstania miasta. Ojciec zresztą przy tej okazji został honorowym obywatelem Lidzbarka Warmińskiego, co sobie niezwykle cenił. Pamiętam nasze wyjazdy do Lidzbarka Warmińskiego. To były jedne z częstszych moich wypraw z ojcem. Pamiętam, jak dziś te aleje między Olsztynem a Dobrym Miastem a Lidzbarkiem. No i pamiętam te opowieści ojca, jego fascynację oczywiście zamkiem lidzbarskim. W domu wisiała akwarela Juliana Dadleza, namalowana z tej grobli filozofów nad Sumsarną. Jest to chyba jeden z najpopularniejszych widoczków i nie ukrywam, że po dziś dzień w moim domu sprawia mi ogromną
frajdę. Pamiętam jego opowieści o zniszczonym podówczas pałacu biskupa Grabowskiego, no ale przede wszystkim pamiętam jego żal nad stanem oranżerii, którą odbudował w XVIII wieku Ignacy Krasicki. Marzeniem ojca była restauracja, odrestaurowanie tej oranżerii, no ale w siermiężnym PRL-u proponowanie odbudowy jakiegoś tam wymysłu arystokratycznego, jakiejś fanaberii książęcej, no, budziło nie najlepsze skojarzenia i rzecz jasna brakowało zawsze na to pieniędzy, no ale myślę, że i po prostu woli. Niestety ojciec nie dożył chwili, kiedy odnowiona oranżeria stała się perłą. Miałem to szczęście, że poznałem bliżej Władysława Brodzińskiego i niezwykle cenię sobie rozmowy z nim na przeróżne tematy, których się nie zawsze, o których się nie zawsze da mówić, nie zawsze by się chciało nawet też mówić, ponieważ to są sprawy czasami takie zakulisowe, ale one pokazywały, jak bogaty, jak ciekawy był nasz region i współczesność, która była tworzona przez Władysława i jemu bliskich, jego, jemu współczesnych. Najlepiej będzie zacytować ojca, jak on sam patrzył na swoje życie po latach. Ktoś, kto tego nie przeżywał, nie zrozumie. Jak patrzę na nasze przywary i zalety, na to wszystko, co udało nam się osiągnąć, to jest cud. Zrobiliśmy, jak na nasze możliwości, więcej niż można było oczekiwać. Natomiast nie wiem, czy zdaliśmy egzamin. I jeszcze jeden fragment. Myśmy sobie wyobrażali, że wszyscy rzucimy się w sobie w ramiona i reszta jakoś sama się ułoży. Ale jakoś tak się nie stało. Nawet nie opisałem cząstki tego, czego się dowiedziałem o stosunkach panujących w 1946 roku w rejonie Szczytna. To były dzikie pola. Ja myślę, że to był do końca taki rodzaj traumy ojca, że nie do końca opisał to, co widział i co zrozumiał, ale przede wszystkim nie zrobił tyle, ile jego zdaniem powinniśmy byli tutaj zrobić dla scalenia Warmiaków, Mazurów z Polską i w ogóle Warmii i Mazur z ojczyzną. Ja myślę, że to było jakieś jego obciążenie. No ale powinno sobie to pytanie zadać całe pokolenie. Ale to jeszcze było coś innego. Myślę, że chęć zrobienia czegoś, działania, spotkania się. Jednak w II Rzeczpospolitej organizatorzy przedsięwzięć byli ukształtowani inaczej. Oni byli mentalnie inni. Dla nich praca społeczna to była praca społeczna. Nawet jeżeli intelektualiści włączali działalność systemu, to było to nie z racji przekonań komunistycznych czy zachwytu nad nową władzą. Ci ludzie chcieli coś zrobić. A jednocześnie istnieje potrzeba integracji, kontaktu. Wymiany myśli, wymiany poglądów. Ojciec był człowiekiem na niepogodę. Z czasem na szczęście pojął, iż od polityki należy trzymać się jak najdalej. I kiedy w 1989 roku zaproponowano mu kandydowanie do Senatu, to dał się przekonać, że to nie ma większego sensu i zrezygnował. Zresztą wtedy rodzinne konsultacje okazały się dużo skuteczniejsze niż wtedy, kiedy zapadała decyzja o zgodzie na przewodniczenie Pronowi. Z drugiej strony, jak mówimy o tym Pronie, no to zadam pytanie, czy powstałby Dom Gazety Olsztyńskiej, gdyby ojciec akurat wtedy nie był tam, gdzie był. On zawsze ten flirt z władzą próbował wykorzystać do tego, aby coś zrobić.
I jak prześledzimy jego życie, to albo był to ośrodek badań naukowych, albo było to jednak unowocześnione muzeum, bo przecież za jego kadencji Muzeum Mazurskie przekształciło się w Muzeum Warmii i Mazur. No i stało się instytucją dużo, dużo ważniejszą. Ogromną wagę przywiązywał do oddziału w Grunwaldzie. Też jego zasługą jest, że trafiły na pola grunwaldzkie trafiły resztki pomnika grunwaldzkiego z Krakowa. On do takich symboli, do takich kontynuacji, ciągłości przywiązywał ogromną wagę i nie ukrywam, że teraz, kiedy mam już swoje lata i swoje doświadczenia, to widzę, że w tym jest jakiś głęboki sens, że w ten sposób powstaje ciągłość historyczna, ciągłość pokoleniowa. Jego marzeniem była kariera dziennikarska i pisanie książek. Natomiast ciągle gdzieś był wplątywany w działalność organizatorską. Zresztą go pytałem, mówię, po co ci to? No, pisałbyś te książki lepiej, gorzej, pisałbyś te reportaże i byłoby ci łatwiej. A on nie. Albo po jeziorze, albo ośrodek badań naukowych, albo muzeum. Ciągle musiał coś stworzyć. No jeszcze przecież, tak jak wspomniałem, dom gazety, budynek Gazety Olsztyńskiej. Dopiero chyba pod koniec życia udało mu się tam parę rzeczy, ta chwila olśnienia, romans z radiem, to są rzeczy, które powstały u kresu jego życia. Pamiętam, jak siadywał przy komputerze i gdzieś tam pracowicie tłukł w tę klawiaturę. Oczywiście, ponieważ nie był biegły cyfrowo, no to mi się to niekiedy rozsypywało i wtedy były alarmujące telefony, aby mu tam ratować i odzyskiwać te teksty. No jeszcze sprawa najistotniejsza, no ona tutaj jakby trochę odbiega od tego, co mówiłem, ale 2 albo 3 lata poświęcił na zebranie pieśni Gizewiusza. Słuchajcie, to była praca syzyfowa wręcz. On przepisywał, zbierał, wracając do jednej z takich ważniejszych prac w swoim życiu, do tego tomu Kolbergowskiego, poświęconego Prusom. Także Mazurom pruskim, ściślej mówiąc. Także Gizewiusz to jest moim zdaniem praca, którą fachowcy doceniają, a która no, oczywiście istnieje jakby poza wiedzą potoczną, no bo kto po to sięga. Także no, ten mebel, przy którym siedzę, i to był prawdziwy rzek, pomalowany na brązowo, z dziwnym, przybitym blatem, ale ojciec przywiązywał do niego ogromną wagę, wprost miał sentyment i chciał, abym po śmierci ten mebel odziedziczył. No, spełniłem jego życzenie, a Jacek Gryszkiewicz, cudotwórca z Dobrego Miasta, sprawił, że jest to najpiękniejszy mebel w tym pomieszczeniu. Okazało się, że biurko jest z modrzewiu, ma dedykację stolarza i zostało zrobione dla mojego dziadka ponad 100 lat temu w Nowym Targu. No ale jeszcze ciekawsze było to, co to biurko kryło, bo znalazłem tam mnóstwo rzeczy, które jeszcze bardziej komplikują opowieść o ojcu. Po raz pierwszy o tym mówię i po raz pierwszy to pokazuję. Ojciec zresztą też chyba tego nikomu nie pokazywał. Jest to dyplom przyjęcia do sodalicji mariańskiej z 1946 roku. Myślę, że to świadectwo tłumaczy to, co ksiądz Julian Żołnierkiewicz napisał po śmierci ojca we wspomnieniach wydanych przez Ośrodek Badań Naukowych, gdzie dostrzegł właśnie to, co czym się ojciec nigdy nie obnosił, jakąś taką głęboką, żarliwą religijność wyniesioną z domu. Okazuje się, że to było znacznie głębsze niż mogli sądzić ci, którzy ojca znali. Skoro mówię o takich intymnych pamiątkach, to pokażę również zdjęcie, którego nigdy nikomu nie pokazywałem. Jest to zdjęcie
taty, zrobione na kilka tygodni przed jego śmiercią w szpitalu. Zdjęcie wyjątkowe. Po raz pierwszy ktoś inny oprócz mnie ma okazję to zdjęcie obejrzeć. Jest to zdjęcie zrobione na łóżku szpitalnym, po tym jak ojca wyprowadzono ze śpiączki na kilka tygodni przed śmiercią. Dzięki temu mógł wziąć do ręki Romans z radiem, ostatnią książkę, jaką wspólnie z Joanną Szydłowską przygotowywaliśmy. Są tam felietony ojca, które przez ponad 20 lat pisywał dla Polskiego Radia w Olsztynie. A tutaj są zdjęcia, które zrobiłem w czasie spotkania w Ośrodku Badań Naukowych na kilka miesięcy przed śmiercią ojca, kiedy ojciec przyszedł pożegnać się. I to było ostatnie jego spotkanie z kolegami, współpracownikami w Ośrodku Badań Naukowych imienia Wojciecha Kęczyńskiego. W 2003 roku, jak powiedziałem wcześniej, udało się nam wydać Piękną Nieznajomą dzięki Polskiemu Towarzystwu Czytelniczemu. No i ojciec otrzymał tę książkę po kilkudziesięciu latach od chwili powstania. Wyobraźcie sobie Państwo młodego człowieka. Miał ojciec 28 lat, jak tutaj przyjechał. Tu jeszcze trwały potyczki, tutaj oddziały partyzanckie ukrywały się, tutaj chowali się ludzie, z którym było nie po drodze z ówczesną władzą. Jeszcze były niedobitki werwolfu. Tutaj grasowali szabrownicy, tutaj trudno było mówić o jakiejkolwiek obecności państwa, państwo polskie. Tutaj powoli tworzyło to administrację. Jeszcze tutaj przecież jeszcze ogromne wpływy mieli Rosjanie, którzy nim przekazali administrację Stroje Polskie, no to wywieźli wszystko, co się dało, pozostawiając ziemię mocno, mocno spustoszoną. No ojciec tu przyjechał, uważał, że naszą powinnością jest tutaj scalać w armii i Mazury z Polską, no i pokazywać. Zresztą zawsze mówił, że zadziwia go niewiedza, brak wiedzy o losach warmiaków Mazurów wśród polskiego społeczeństwa. Ja też potrzebowałem wielu lat, musiałem zrobić przynajmniej kilkanaście reportaży, by pojąć, jak to wszystko było niełatwe, jak powikłane. I dlatego zdumiewa mnie ta łatwość, z jaką w tej chwili przyczepia się etykietki i ocenia ludzi na podstawie, powiedzmy, jakichś incydentów, nie dostrzegając ich uporczywej, codziennej, trwającej lata pracy, która sprawiła, no, że tu jesteśmy i chyba nie mamy powodu wstydzić się z tego, co tutaj na Warmii i Mazurach całe pokolenia naszych dziadków i rodziców zrobiłem.